Zdrowia, szczególnie dla wszystkich motocyklistów. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No, panika 19 dotknęła wszystkich. 30 parę milionów ludzi nie pracowało w Ameryce. Na 120 milionów podatników. No i między innymi nie pracowali ludzie w fabrykach Harley Davidson, czyli w fabrykach Harley'a, jak to w Polsce mówią. Ceny używanych motocykli podbiły, poszły w górę 20% więcej niż normalnie kosztowały, także jest zapotrzebowanie. No a skąd jest zapotrzebowanie? No, dealerzy, handlarze skupują, żeby gdzieś dalej sprzedać. To było coś takiego, że ludzie woleli kupować nowe Harley'e, a nie używane, także no, był rynek na używane i na nowe, tak jak ze wszystkim, ale teraz nie ma produkcji. Przez ostatnie 2 miesiące Harley nie produkował ich. No i spada to wszystko. W zeszłym roku, no to dochód mieli około 420 milionów. W 2014 roku było 830, także to praktycznie dwa razy więcej. W 2014 roku sprzedali w Ameryce około 160 tysięcy. Na całym świecie sprzedali około 98, a w zeszłym roku już tylko w Ameryce 120, a na świecie 90, także te pieniądze, no dochody i produkcja się zmieniają dosyć dramatycznie. No ale cała panika 19 nie pomogła. Nie pomogła i ludziom, i dealerom. Cała firma jest ulokowana w Milwaukee. Także te wszystkie firmy, fabryki czy miejsca, gdzie produkują, dlatego że były zamknięte, to nie miały co produkować dla dealerów. Dealerów w Ameryce jest prawie 700. I dostali taki list, wszyscy dealerzy dostali list, że praktycznie 80-70% tych dealerów, handlarzy nie dostanie żadnych nowych motocykli w tym roku. No to jest dosyć niedobra wiadomość. I kombinują, Harley kombinuje, co zrobić, żeby zmienić całą tą politykę. I wykombinowali, że będzie brakowało. Wykombinowali, że jak będzie brakowało motocykli, to będzie takie ekskluzywne, snobistyczne, że ludzie, którzy mają, a inni nie mają, no to jest dobra metoda. Jak zareagowała giełda? No giełda zareagowała, że cena poszła w górę akcji o 8%, no i teraz akcje są po $23.44. Także ludziom się spodobała taka idea, że snobistyczne braki na rynku spowodują to, że ludzie będą się rzucali na te motory. Pokazuje to wszystko, że no, zmienia się to, cała ta ekonomia, cała ta sytuacja zmienia się przez tą pandemię, zmienia się przez te zamknięcia fabryk, no i teraz te produkcja tak samo jak i wszystkie te, jak to operować, jak to ustawiać i tak dalej. No nikt nie wie, jaka będzie przyszłość. Były szef Matt Levatich, no to jego wywalili ostatnio, dlatego że przez 5 lat akcje po prostu spadały, bo ludzie urodzeni, ci baby boomers, czyli od 45 roku, kiedy wojna się zakończyła, 15 lat to 1960 roku, to są ci baby boomers. No na całym świecie się dużo ludzi, dzieci rodziło. No i oni kupowali, mieli pieniądze,
mieli pieniądze, szpanowali, żeby wydać tam ładnych kilkadziesiąt tysięcy na poziomie dobrego samochodu. No ale to już się skończyło. On proponował, żeby dużo więcej było modeli do roku 2027, żeby były mniejsze, żeby były tańsze, no i żeby były szczególnie kierowane na rynki zagraniczne. To nie za bardzo wychodziło. No i podziękowali mu i wybrali innego fachowca czy dyrektora, Jochen Zeitz. I to jest, on już od lat był w Radzie Nadzorczej. On się udzielał, był szefem też Pumy, także ma jakieś doświadczenie finansowe. No i najciekawsze, że jest fundatorem w południowej Afryce z tego wszystkiego, w Cape Town, fundatorem Muzeum Sztuki Nowoczesnej. No, także wygląda na to, że ma tych pieniędzy, na tej Pumie zarobił dosyć nieźle. No i teraz właśnie on powiedział, że no to była pomyłka, że za dużo się zaczęli rozszerzać, za dużo chcieli kombinować, że te nowe rynki w zasadzie odwróciły uwagę Harley'a od tych modeli, które były najbardziej dochodowe, i że fabryki same w sobie zrobiły się za bardzo skomplikowane, że to ciężko było to nadążać i produkować, żeby to wszystko opłacało. No i właśnie ten nowy szef powiedział, że teraz będzie tak, że cała produkcja będzie zmieniona. No, do tego jeszcze doszło to, że no, obniża się zapotrzebowanie na motory. Na motory, no to ludzie, dzisiejsze pokolenie, no to przesiada się na rowery bez silników. Także, że jest zupełnie nowy, inny świat. Młodsi ludzie pchają, żeby jeździć metrem, tramwajami, autobusami, ale nie żeby sobie kupić motor czy samochód. No ale te nowe modele, które miały być wypuszczone w tym roku, okazuje się, że będą przesunięte na następny rok. No i mimo wszystko będą pchać te super no, wypasione, jak to niektórzy mówią, wypasione motory dla snobów, którzy przychodząc do salonu, widzą, że tego brakuje. Te fabryki są otwierane w Wisconsin i w Pensylwanii. No i będzie to wszystko przyspieszone, tak jak wszystko jest przyspieszane w pewnych fazach, po prostu po kolei. No i motory, które zaczną robić, no to będzie ograniczona ilość kolorów, nie cała gama, będzie ograniczona do tych najlepiej sprzedających się już i nie będzie żadnych takich indywidualnych zamówień, po prostu taka mało kolorów, co się najbardziej sprzedaje i co się najłatwiej produkuje. No w sumie to dobre podejście. Dilerzy nie za bardzo są zadowoleni, bo mówią, że te pieniądze, które mogliby zarabiać, nie będą zarabiać, no bo nie ma tych motorów, jeżeli nie dostają. Zaczęli poszukiwać, jak wspominałem, motorów używanych, także to też podbija ceny. No i to podbijanie ceny używanych też podbije na pewno zapotrzebowanie na te nowe. Także cała idea produkować mniej, sprzedawać drożej może zadziałać. No na pewno niektórzy dilerzy, którzy będą sprzedawać innym dilerom i przekazywać, też takie rzeczy się dzieją. Także motorki dosyć przyjemne. No, część to jest ciężka.
Ale no zmienia się, zmienia się testy, zmienia się smak ludzi na środki lokomocji, mniej kupują, pandemia nie pomogła w żadnym przypadku, w żadnym biznesie. Zdrowia, subskrybujesz, dziękuję bardzo, polecasz, dziękuję jeszcze bardziej, nie subskrybujesz, tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzin-dzin o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku.